Większości z Was ta dziuaza jeszcze nie dotyczy. To jest dziuaza, którą się wykonuje przynajmniej na trzeci stopień mistrzowski, na trzeci. Co nie oznacza, że poćwiczyć nie możemy. Dobry dzień. Słuchajcie, moja usiro rytmu czy dziuaza jest dziuazą, o którą się nauczyłem od Ando Sensei. Czyli praktycznie większość technik egzaminacyjnych staram się czerpać wiedzę od Ando Sensei. Jeśli pozwolicie, byśmy dzisiaj spróbowali, że tylko spróbujemy, bo nie ma na to czasu, żeby zbyt wiele tej techniki opanować. Ok? Bym prosił sobie bardzo. Słuchajcie, sam początek. Są różne szkoły, różne metody. Bardzo często zaczyna się dziuazę stojąc w miejscu. Nieraz łukę mnie chwyta, ja go kidam, tak trzy razy, bo tak jest w podręczniku. Główna prawda, nie ma żadnego takiego podręcznika, gdzie jest to po prostu napisane. Czasami to jest wymysł ludzi, którzy coś słyszeli i coś przekazują. Słuchajcie, ja się nauczyłem od Japończyków, że nie trzeba na nich po prostu patrzeć w 100% ich naśladować. Robi to, co oni nam mówią. Niekoniecznie tak trzeba. Słuchajcie, to jest tak, byśmy mieli klapki na oczach i to, co Pan powie, to robią. Otwieramy oczy, myślmy. Używajmy swojego mózgu. Dla nas wszystkich będzie to najlepsze. Najważniejsze jest to dla mnie, co mi się podoba. Jeśli moja dziuaza się podoba mi, czuję się w niej dobrze, podoba się moim uczniom, podoba się innym osobom, to jest wszystko. Wszystko, czego ja potrzebuję. Dla osób zaawansowanych, Sanja, Jura, zaczynamy w pozycji Kamae. Uke atakuje, Shomen uczy, ale Shite nie stoi w miejscu. Shite przesuwa się. Uke chwyta i teraz dopiero mnie goni. Goni, 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 goni i dopiero chwyta. To jest początek każdej niemalże techniki. Czyli nie w miejscu. Idź! Mi. I teraz. Cokolwiek. Cokolwiek. Ale początek w wersji zaawansowanej. Przesunięcie w bok, krok do przodu. Front ten krok. Powolutku. Przesunięcie w bok, front ten krok. I teraz dopiero sobie mogę coś rzeźbić. Okay? Dla nas, jeśli to będzie zbyt trudne, okay? Zbyt skomplikowane, my sobie zacznijmy każdą technikę od uchwytu z tyłu. Dobrze? Bardzo powolnie. Pisz, mniej, pisz, pisz. Kody grajesz. Dobrze? Powolutku. Przesunięcie, krok do przodu. Trzymam ręce przed sobą. Nie z tyłu, ponieważ łukę teraz łatwo może mnie wytrącić z równowagi. Szumacu do oza. Wychodzę. Przechwytuję dolną rękę na dolną rękę. Zakładamy. Idź. Nie. Sam. Bardzo trudne, ale no nie niemożliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękuję.